Uwaga, uwaga! Wykryto dobrą zabawę! Blizzard zobaczył, że nie wszyscy tutaj się wkurzają na dodatek, więc postanowił to zmienić. I mamy oficjalne informacje, że skoczek zostanie znerfiony. Najprzyjemniejszy build, build, który tutaj najwięcej osób lubiło, po prostu, no nie, że przestanie istnieć, ale zamiast mniej więcej poruszać się tak, no to będzie poruszał się tak. A przynajmniej tak to wynika z informacji, które Adam Fletcher wrzucił na Twitterze. Wiele razy na swoich transmisjach mówiłem, że skoczek nie ma prawa dostać nerfów, bo tutaj nie ma bugów. I jednak jedną rzecz przeoczyłem. Spirytysta ma coś takiego śmiesznego, że może jednak ominąć animację skoku i w trakcie wykonywania jednego skoku zrobić drugi. No i to powoduje, że skoczek właśnie jest aż taki szybki. Ale w jaki sposób oni to argumentują, że to psuje serwery, to ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ten build wykonuje sporo efektów, może atakować jeden cel nawet 24 razy na sekundę. Tylko że tutaj mamy build, który atakuje pojedynczy cel. Zrobiłem obecnie Andariel, która atakuje pojedynczy cel około 20 razy, ale jeśli trafi się kolejny wróg, to tego wroga też może trafić 20 razy jednym atakiem. Więc ten build, który no, robi około te 24 trafienia na sekundę, konkuruje z buildem, który robi tych trafień na sekundę średnio 70-80. Więc od dzisiaj ja muszę się pilnować, robiąc jakikolwiek build? O co tutaj chodzi? Dlaczego? Czekaj. Rozumiem, że mamy buga z tym odskokiem. Dobra, ale to może poczekać do końca sezonu. Gdzie tutaj są jakieś problemy z serwerami? Czekajcie, no ja tutaj nie jestem jakimś specem i tak dalej, ale jeśli nagle wszyscy się przesiądą na Andariel, poradnik będzie pewnie jutro na kanale, to oni też ten build zniszczą? Jakie ja mogę buildy robić w tej grze? Czekaj, co ja mogę robić w tej grze? Robienie buildów to jest to, co najbardziej lubię, no i nie mogę już robić buildów? O co tutaj chodzi? Co jest kurna, no? Musimy wrócić do bicia młotem jak w sezonie 0 i nic więcej nie możemy robić? Mamy w końcu jakieś ciekawe kombinacje, mamy ciekawą postać i na niej się nie da nic zrobić, bo serwery im przestają działać dzięki temu? O co tutaj chodzi? Jeśli ktoś to rozumie, no to niech mi to wytłumaczy. Jak kancelowanie animacji odskoku może powodować problemy z serwerami? Dwa razy więcej osób w całej grze używa odskoku i gra odpada? O co tutaj chodzi? Jaki to jest argument? Tutaj właśnie pomijając te wszystkie inne rzeczy i tak dalej, bugi powinny zostać naprawiane. I na przykład tak też właśnie w wątku na Twitterze. Tutaj od razu mój pierwszy komentarz, który też tam trochę lajków zgarnia. No to się trochę wkurzyłem, no skoro oni naprawiają to, to czemu to od razu też naprawią wszystkie najbardziej OP buildy? Skoczek nawet nie był najsilniejszym buildem, więc ruszanie go w jakikolwiek sposób nie ma żadnego sensu. Usunęli build, który był najprzyjemniejszy, a wszystkie buildy, które robią po tryliony obrażeń, tam nawet Elon Musk robi prawie 150 pit. Więc o co tutaj chodzi? Dlaczego tak to działa? Czy każdy build, który będzie właśnie ciekawszy, będzie miał jakieś tutaj ciekawsze interakcje, będzie od razu zniszczony z tego powodu, że no właśnie robi zbyt dużo tych rzeczy? Zrobiliście ARPGa, no to już wasz problem. Jeśli tutaj nie są sobie w stanie z tym poradzić, no to kurde, sorry winia tu, ale to jest wasz problem, a nie mój. A bezpośrednio tutaj na pewno, i to mnie w ogóle nie będzie dziwić, jak nagle spadnie im ilość graczy o 20-30% po tej zmianie. Nie dość, że bardzo dużo osób grało skoczkiem. Nie mówię, że tutaj połowa osób w całej grze grała skoczkiem, ale większość osób, które grała skoczkiem, po prostu grę wyłączy, odinstaluje. A kolejna część graczy, która nawet chciała zostać i chce grać dalej, nie będzie wiedziała, na jaki build się przerobić, bo zaraz znowu im go zmienią. Więc tutaj problem komunikacji też wjeżdża bardzo szeroko. Według mnie ta informacja przez Adama została bardzo źle tutaj napisana. Jeśli by właśnie dał jakiś większy patch note, to jakoś to lepiej zaargumentował. A tutaj po prostu skoczek będzie słabszy, bo sobie nie umiemy z tym poradzić. I takie okej, spoko. Wracając też, tak żeby tutaj nie siać paniki, jestem pewien, że build będzie działać, tak jak mówię. Porównując do innych klas, po prostu jest tutaj bug Spiritborna, że on może skakać z anulowaniem tej animacji. Więc to będzie mniej więcej wyglądało tak teraz. Nie będzie to wyglądało tak. Będzie to wyglądało tak. Więc no stracimy ile? No 3 razy obrażeń? Będziemy mieć około 3 razy mniej obrażeń. No tak strzelam.
faktycznie build wciąż będzie działać, jeśli chcecie sobie zagrać skoczka, no to wciąż będzie on działać, tylko po prostu tutaj sama kwestia tego, jak to zostało skomentowane, sama kwestia, jak tutaj inne rzeczy, które mają więcej problemów, nie zostały zaargumentowane. Mamy tutaj na przykład kolejną kwestię, że okej, dobra, skoro zmienili to i wciąż będziemy chcieli być najszybsi, no bo po to graliśmy skoczkiem, był to najszybszy build w całej grze, no to możemy sobie zrobić na przykład build pod metamorfozę. No i okazuje się, że metamorfoza nie działa, bo jest bug. No i zajebiście. Jeśli byśmy sobie chcieli zrobić inny build, no to akurat mamy kolejnego buga, więc nie możemy grać z bugowanym buildem, naprawiają buga, ale żeby grać w inny sposób, to mamy kolejnego buga i to też nie działa. Więc musimy zagrać z bugowanym buildem zamiast z bugowanym buildem, bo zbugowany build nie ma buga, ale jest bug, który nie pozwala ci grać nie z bugowanym buildem, więc musisz grać z bugowanym buildem. Ja tutaj się śmiałem, mówiąc na premierę, że jaki build będzie najsilniejszy, no ten, który okaże się, że będzie miał najwięcej bugów, ale po tygodniu, bo dzisiaj dalej mija tydzień, to już wygląda okropnie, to już wygląda tragicznie, więc najbardziej myślę, dobrze mają osoby, które w ogóle nie siedzą w community, które sobie spokojnie grają, nie patrząc na internet, nie patrząc na to, co się dzieje tutaj w społeczności, ale w społeczności będzie się działo bardzo źle przez ten tydzień. No i jestem bardzo ciekawy patch notów. Mi się też trochę przez to odechciało grać, ale pewnie sobie zrobię właśnie jeszcze jednego spirytystę. Sobie chciałem zrobić po prostu te rzeczy, które zaplanowałem. Więc no, standardowo, mnie nie dziwi. Mam nadzieję, że was też. Jedynie no, mogę przeprosić osoby, które tak bardzo tutaj potwierdzałem, że skoczek nie dostanie nerfów. No bo nie powinien dostać nerfów i ja tutaj wciąż jestem mega zdziwiony tą decyzją. No ale realistycznie jak to będzie wyglądało, no to tutaj może za bardzo sieje panikę, ale mnie to po prostu no osobiście nawet trafiło, no bo hej, to był build, który najbardziej promowałem, który tutaj najbardziej działałem. Nie uderza to mnie jakoś tak mega mocno, no ale po prostu no trzeba się będzie zastanowić, czy mogę w ogóle, czy oni mi pozwalają robić ciekawe buildy. Zjechałem trochę Blizzarda, czy to na Twitterze, czy to tam na partnerskim Discordzie. Zobaczymy, co to będzie dalej, zobaczymy. Mam właśnie parę tych ciekawych buildów, jak Andariel, jak tą zapłatę. Oczywiście zrobimy sobie po każdym buildzie z każdej klasy, więc też jeśli się interesujecie innymi klasami, to tam wam wrzucę coś. Ile z tych buildów będzie działało do końca sezonu, no to już zobaczymy, bo tutaj widać, że coś kombinują aż za bardzo. Jeśli są problemy z serwerami, jeśli jakiś build pali serwery, trzeba go zmienić, trzeba go naprawić. Trochę myślę, że zbyt dużo osób, można powiedzieć, przeszkadzało im w otwartym świecie, ciągle latając i właśnie zabijając wszystko. No bo jednak najszybszy build to najszybszy build, a tutaj coś, no nie wiem, no dobra. Widzę, że już się trochę zapętlam, więc no ta główna informacja, którą chciałem wam przekazać. Jutro Andariel, pokażę wam build, który zobaczymy, ile przeżyje, zobaczymy, ile osób będzie chciało nim grać, no bo też wykorzystuje milion różnych interakcji, więc czy akurat tamten też zostanie zdjęty, no to zobaczymy. No, jeśli naprawią ten bug z metamorfozą, no to skoczek wróci pewnie, więc tutaj ile bugów jeszcze naprawią, ile bugów nie naprawią, co jeszcze wykombinują, zobaczymy. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, hejo, dbajcie o siebie, cześć!